Jak widać, taki mały, skromny kamper do podróżowania z trójką dzieci i psem. Do dalekiego, mamy nadzieję, podróżowania. Mam kategorii pierwszej z 1980 roku z silnikiem 12,5 litra V8 Deutza, chłodzony powietrzem, naprawianym młotkiem i przecinakiem. No, zabudowa z tyłu wyszła trochę bardziej luksusowa, aniżeliśmy się tego spodziewali. No ale to taki błąd przy pracy, jesteśmy w stanie zaakceptować. Marzenia mamy takie, żeby przejechać tym urządzeniem Syberię jako pierwszy etap podróży, przepromować do Stanów Zjednoczonych, do Alaski. No i później w drugim etapie Ameryka, Kanada, Alaska, Kanada, Ameryka Północna. No i zaczynać starcie życia i podróży to może jeszcze Ameryka Południowa, Afryka.